Witajcie, jestem Jess, to kolejny odcinek serii zagrajmy w Digimon World DS. W tym odcinku po ostatniej porażce zrobiłem małe zmiany, bardzo duże zmiany w sumie, nie licząc tego. Doszło kilka nowych członków mojego teamu, więc tak, przedstawię ich mniej więcej. Mamy tutaj, jak ja go nazwałem, Rikiego. Riki to był taki zielony stworek. Dokładnie Terriermon. No i powiem, że teraz zmieniłem lekko moje rzeczy w teamie. Oczywiście zostało jedno z starego teamu, został nam Noe, który ma ewolucję na 22 poziomie, a nie chciało mi się go ekspić. Tu mamy Patamona, który ewoluował Angelmona, czyli digivolował. Co tu jeszcze mamy? Ewoluowałem mojego startera w kaktusa? Palmon. Co mogę powiedzieć dalej? Tam jest kilka digimonów jeszcze w tym, na farmach, ale to na razie nie ma znaczenia. A to był Robok. Wormon chyba, jak dobrze się mnie skojarzy, Wormidon? Wormon, o. I zmarłowało w Stingmona. Na razie nic na razie nie planuję nim zrobić. Aha, to jest zabawne, bo podobny Digimon jest smokiem, o. Dobra. Koniec pierdolenia o głupotach. Trzeba zrobić jeszcze zakupy, zanim się wyjdzie na walkę. Plus właśnie moja druga digifarma, którą bo w trzecim albo czwartym odcinku dostałem od tego frajera. Uj, dobra. Nie, w sumie naprawdę tego nie potrzebuję już. Jestem dwa razy silniejszy. Ale potrzebuję nowych speli, to jest bardzo ważne. Przydałoby się kupić co nieco. No przynajmniej... czy w ogóle to może użyć? Mam 7 tysięcy tylko. No 7 tysięcy, więc muszę patrzeć co robię. Dumbestie. Double Slash. Weźmy to. W sumie to było... To jest dla Aqua. Instant Freezer. Też sobie to tanie w życiu. Tornado Wind dla ptaków. Też weźmy. Light Saber. Blue Laser dla maszyn. Maszyn tu raczej nie mamy. Pillar of the Light. Co nas trochę interesuje. Szaman. Może będę jeden ten duży. Jest ten Freezer. 1500, oto. Double X. Tylko jeszcze nie mam, to będę miał teraz. Zostało mi 1700. Dobra, na razie nie. Bronię do ataku sobie kupiłem. Za chwilę je wyekipuję. Nie, tutaj tu. A to jeszcze to. Ha, i zrobimy jedną questę dla tego, dla Digimonów. Dokładnie dla Patamona. Dałem mu jego artograf Tomy, który przybył do miasta. Tam było kilka małych tam. W sumie głównie to taka pierdółka, te questy ogólnie. Ale warto z nią zrobić, żeby zwiększyć friendship pomiędzy Digimonami. Aha, daleko do levela. Dobra, equip. Dla niego właśnie miałem double slash. On ma 19, dobra. Nie w stanie to kupić. Bez nadzieja. Kupiłem trochę syfu. On nie może tego nosić, dobra. A on może coś nosić z tego? Equip. Nie,
kolejny fail. Dobra. Pojechać sobie z godzinkę i będę miał kolejne parę tysięcy. No taki greeting, ale... Zwieszeniem to nie robi różnicy. Mam coś dla insektów? Nie. Dobra. Będą dla anioła będę coś miał. 20 poziom w końcu. A nie ma 20 poziomu. No. A tu było chyba 10. O ile się orientuję. Powiedz, że tak. Chyba to denerwuje. No lecz nie, 20. Pillar of the Light. No to dobra. Powiedz, że ten. Instant Freezer przynajmniej. Mogę nauczyć się jego. Chyba mi to nie pomaga. Dobra. Tuskent, mogę. Tak miło. Co my tu mamy jeszcze? Jednego Digimona, którego nie sprawdzałem, co mogę mieć. Jest nim Nathan. I w sumie nie ma nic. Nie można nic. Dobra. Tak lepsze zakupy zrobię później. Przynajmniej on się nauczył Instant Freezera. Co w walce z Black Agumonem zamierzam użyć Spare Teama, czyli zapasowego teamu. Oczywiście coś jest teraz nie tak, bo nie jestem w stanie wszystkich trzech ten jakby Digimonów mieć w ramce. Ale nie wiem, może już to załatwiłem sam. Mówiłem, MSA nie ma, dlatego nie nagrywam Tales of the Tempest. A bardzo fajna gierka. Warto byłoby sobie ją ponagrywać. Przejść na przyspieszenie w sumie, ale zepsułoby to tylko jakość materiału albo wygląd tego. Więc opuśćmy sobie. Niektóre z tych Digimonów mają po 2000 tego. Procent, więc raczej to nie będzie. Lol, nie zginął od czerda. Ha. W ogóle nie wyszczelił ten czerd. Niemiło z jego strony, ale da się to przetrwać. Go. Szkoda, że są takie Digimony, dają 8 expo ogólnie, co na skalę czasu jest beznadziejne. Nie wiem, tego Digimona, nawet ewolucję jego, mówię w taką harpie. Teraz sobie będę miał dużo Digimonów, bo będę mógł je wymieniać jak mi się tylko nie podoba. Szczególnie, że można je potem zmieniać, cofać w rozwoju i ewoluować w inne alternatywne ścieżki ewolucji. To bardzo przydatne, nie? Ja byś miał. Będę miał dobre miejsce do expa, to nie będzie mi robiło to różnicy. No, uderzmy z czegoś potężnego. Jeżeli działają tutaj Pokémony, to będę mógł go załatwić jednym hitem. Tak myślałem. Mniej więcej jest ten, jak powinno być. Tylko nie wiem dlaczego. Robaki są odporne na pioruny. Dlatego, że same mi władają możliwe. Czyli. Co najmniej dziwne, nie powiem. Nie powinno tak być, ale. Może to moje zdanie. Czemu robaki są odporne na pioruny? No. Zdanie 100 punktów. Dobra. Mógłbym uderzyć jakiegoś mocniejszego spela, ale nie lubię marnować MP bez powodu. Hmm.
No, tym bardziej dalej w ścieżki ewolucji, tym bardziej Digimony wyglądają dziwnie. Tylko teraz mamy kolesia wielkiego... takiego... powiedzmy, że... grubego kolesia z mechanicznymi rękami. Nie licząc, że jest zielony, to taki mały szczegół, nie? No ale... myśląc ten, później są jeszcze bardziej. Później jest całkowicie to zrobione, żeby... rodowolność. Te wózki, jak widzę... coś z nim fajnego może healować. Więc coś ci jest bliski padnięcia, to ładujesz po prostu... do bliski. Odbierz go na tym, on odpala heala i... porządnie go skilluje. Niech ci nie padnie. On jest takim... medykiem w moim teamie. A mogłem załatwić obu, a manowałem piorun. Cóż... Rob, wykończ go. Rob. Obawiam się... to jeszcze kawałek. O, tutaj o. Ach, kurde. Come on, Gutsumon. On go w tym... chcę mieć go w smokczą ewolucję. Tego samuraja nie mam, ale... zobaczymy, jak działa na kamień. Tak jakby. Bum. Efektywnie. A co maszyny, no tak. Co kamień ma do maszyny? Może to maszyna, kamienna maszyna. Ale się... przy walkach dropią mi temy. Zak, dostaliśmy raport, którego nie chcę czytać w sumie. Muszę przedstawić, jak to wygląda na mojej Digi Farmie, ale to nie ma znaczenia w tej chwili. Już pamiętałem, że tu trzeba jakoś iść. Dobra. Jak się pieprzył, to nigdy nie daj tego bossa. Ale... co mogę zrobić? Można nagram drugi odcinek dzisiaj, to mi to... Dobra, zakończ żywot tego i tego. Mogę nie testowałem zdolności tego, jestem Freezera, ale to nie ma znaczenia, bo... tutaj magika, magik jest potężny, jeżeli mówiąc tak szczerze, żyć kamykiem. Daj kamień. Riki do niedługo osiągnie 20 poziom. 20 poziom da mi możliwość... może tak bym skorzystał z tej możliwości. Nauczył go nowego ataku. Chociaż... a zobaczmy. A, ten fajny... który dość ciężko mi się go pokonywało, tylko tego, że był... twardy. Teraz zginie od... wyciosów magika. Ach, to daleko jednak. Jeszcze jedną walkę mógłbym założyć już ten miecz. Co by mi dało jeszcze większą przewagę. Mam mało... niemałą przewagę przeciwko niemu. Ale nią jeszcze większą. Dlaczego by nie? Próbuję mieć dużą przewagę. Dobra, zabawiam od pana tanka. One... boom. Tu, dobra. Tam tank nie żyje. Albo, nie wiem, jest usunięty. Metallic Ball. Zobaczymy, gdzie mam Metallic Ball w maszyny. To jest efektywnie. No, może level w sumie jest efektywny. No, ale Ricky, tyki ta. Bestia odżyła. Dobra, liczmy na level up. Tak, dostał level up. Nauczy się nowego ataku nawet. Dobra, co mogę ci w sumie... mogę cię... umrać ten miecz, tak myślę. No, double axe. Mi się podoba. Techniki, o. Teraz będę miał... double slash, aura of killing... Bunny pamel, to jest ciekawe.
Dobra. Reszta mnie nie interesuje. Więc... Tyranman, Black Tyranman. Teraz stara się ewoluować dalej ten Digimon. Podoba mi się to, że jest zawzięty w byciu złym, no ale przegrywa. Też nie fajne z jego strony, że jako zły przegrywa. Nie powinien przegrywać. Dobra. Mam nadzieję, że przeżyje dwa ciosy tego. Jednak 200 damage'a to do niego nic, tylko pół HP. 300 damage'a to pół HP. Nie masz nic ciekawego. Musimy na najbardziej podstawowego ataku, żeby nie wykończyć go od razu, bo chciałbym jeszcze przetestować nowe ciosy tego. Bamy Pumel. O, 200 obrażeń. Jak miło. Pakowałem w niego całe. Może z tym poziom tylko, no. Nie powiem, przygotowałem się zbyt bardzo. Za bardzo. Ale dobrze mieć na przyszłość. W przyszłości to nie ma znaczenia na ten level, tak naprawdę. Tak. No już raz nie pokonałeś. Na tym nie wiesz, pogra ci nie pozwoliło zapamiętać. Co, no... W następnym odcinku wybierzemy się dalej. Mam jeszcze na was? Tak, na Sheer Wally. A w międzyczasie... no co, w międzyczasie w sumie nie wiem co, ale wiem, że... Zapiszę grę i zakończę ten odcinek, nie ma sensu przedłużać. Tak tego nikt nie ogląda pewnie, więc... Co za różnica. O, ciekawe ile minut nabiłem. Dobra, nie wiem, ma znaczenie to tak naprawdę. Zrobiłem co miałem w sumie zrobić. Na samym odcinku spotkamy się już w Sheer Wally z Pandamonem. Pandamonem. Coś takiego. Więc do następnego odcinka. Ja byłem Jax, na razie.